Dolny Śląsk to region przesycony zabytkami techniki. Wiele z nich przetrwało, wiele jest w takim stanie, że warto je pokazać, bo są zagrożone. I my właśnie to staramy się uczynić. Znaczy, chcemy pokazać mieszkańcom regionu i turystom takie miejsca, które warte są zobaczenia, które kształtowały naszą historię, które kształtowały losy tego regionu i przyczyniły się do tego, że ten region wygląda dzisiaj dokładnie tak, jak wygląda. I co w tym roku możemy zobaczyć podczas Festiwalu Zabytków Techniki? No, staraliśmy się dobierać te obiekty tak, żeby one jakoś pokazywały to, jak tak naprawdę kształtowały się przemysłowe losy Dolnego Śląska. Tak? No, mamy kolej, prawda, czyli Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie. Drugą taką niezwykle ważną dziedziną, która zawsze odgrywała istotną rolę, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, o Śląsk w ogóle, to porcelana. Stąd też no właśnie zakład porcelany w Karolinie, gdzie właśnie się znajdujemy, prawda, Karolina w Jaworzynie Śląskiej, gdzie można wejść i zerknąć i zobaczyć, jak on tak naprawdę sobie na co dzień funkcjonuje. No mamy w Dzierżoniowie Młyn Hilberta, czyli możliwość zobaczenia tego, jak wyglądał proces produkcji mąki. Zachowana oryginalna linia technologiczna, niezwykłe miejsce, absolutnie unikatowe. No też takim kolejnym fajnym przykładem, który to górnictwo. Ono też miało olbrzymi wpływ na losy Dolnego Śląska. W tym roku w ramach Festiwalu Zabytków można zobaczyć kopalnię magnezytu w Wirach. To jest koło Sobótki, gdzie też zapraszamy, jest uruchomiona podziemna trasa turystyczna, naprawdę miejsce godne polecenia. Ja tutaj prowadzę dlatego, że to jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć sobie, ile pracy jest przy takich wyrobach jak dzbanek, imbryk, czy cukierniczka, czy kubek, czy filiżanka. Mamy wyroby skomplikowane, których nie można ani zaformować z masy plastycznej, ani zaprasować. Czyli to są te różne kształty, takie dzbanki, cukiernice, nie wiem, no przeróżne jakieś tam tacki, nie tacki, wazy, to wszystko robimy na odlewni formy. Gips jest higroskopijny, czyli co? Ciągnie wodę. Zalewamy i przykładowo przez, załóżmy, 6-7 minut trzymamy tą formę zalaną masą lejną. W tym czasie woda jest ciągnięta przez gips, ale jednocześnie przy ściankach wyrobu osadzają się te cząsteczki masy. One się robią twarde wtedy. O, zdjęła górę, wycina po szabloniku i otwiera formę. I ten wyrób jest już lekko skurczony. Trzeba delikatności, żeby to wszystko nie pozagniatać. No proszę zobaczyć, właśnie zgnieść i zobaczyć, jakie to jest miękkie. No bo to już teraz można zgnieść, bo to już jest do wyrzucenia. Tak. Formy na uszy wyglądają w ten sposób, czyli po prostu jest taka sobie forma, otwieramy ją i co mamy w środku? Uszy do filiżanki, do kubka bądź do czegoś innego. Jak to odlewamy? Zakładamy tę formę, tam widać z tyłu, w stosy, bo teraz nie pracuje to urządzenie, w stosy i od góry mamy zalew masy, takiej samej masy jak ta pani tam leje. I masa po prostu leci sobie. Elewator się obraca dookoła, czyli po prostu jest tam w pewnym momencie śluza na dole, gdzie nadmiar masy wypada sam. Następnie jest okres podsuszania w tym elewatorze. Otwieramy formę, wyciągamy uszy na taki blacik. Proszę spojrzeć tu od razu. Z takiej podobnej formy właśnie tak są wyjęte uszy. Proszę spojrzeć, śmiało. Do ręki brać. Tak najlepiej. Tak najlepiej, weź do ręki.